Mieczysław Karłowicz Pieśni to płyta, która powstawała przez kilka miesięcy i jest spełnieniem marzeń muzyków z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Teraz artyści zapraszają na koncert, który wypromuje płytę, a Państwo będą mogli usłyszeć niezwykłe połączenie fortepianu i kontrabasu. Pieśni Mieczysława Karłowicza zostały napisane na głos z fortepianem, jednak muzycy będą wykonywać je w zmienionej przez siebie formie, czyli bez słów, a obok fortepianu rozbrzmiewał będzie kontrabas. Najpiękniejsza muzyka na świecie. Bardzo smutna, ale jednocześnie takiej dwoistej naturze, że przez ten smutek przebija się również i taki pierwiastek pozytywny i nawet pierwiastek radości. Pomysł na połączenie kontrabasu, fortepianu i pieśni Karłowicza zrodził się w poprzednim roku. To pandemia sprawiła, że muzycy chcieli działać i przede wszystkim tworzyć. Prace trwały kilka miesięcy, ale udało się stworzyć coś, co zawiera w sobie wszystkie pieśni i to w niespotykanej dotąd formie. Wykonujemy na płycie wszystkie 23 pieśni, z których 22 są właśnie w takim układzie grane na kontrabasie z fortepianem, bo były napisane na głos i z wierszami mówionymi przez Bartka Porczyka, natomiast ostatnia pieśń jest deklamacją i to jest jedyna, w której z żalem Paweł Jawczyński nie gra na kontrabasie, tylko Bartek deklamuje na żywo do fortepianu. Mieczysław Karłowicz pisał pieśni jeszcze za młodu, w końcówce XIX wieku. Blisko połowa pieśni powstała do wierszy Kazimierza Przerwy Tettmajera, ale wśród tekstów nie brakuje także utworów Juliusza Słowackiego i Marii Konopnickiej. Podczas wtorkowego koncertu muzycy wykonają 8 pieśni. Uważał, że muzyka powinna właśnie brzmieć bez słów. To też jest jakaś inspiracja dla nas, że wykonujemy to właśnie tak trochę przekornie, ale trochę w stronę, jakiej sobie życzył może Karłowicz, że muzyka jest osobna od poezji, nie jest determinowana czasem trwania słów. Jest na tyle piękna muzyka i te teksty są na tyle piękne, że jakoś bardzo nas to motywowało do tego, żeby rozpocząć pracę nad tym materiałem. Muzycy przyznają, że taka forma pieśni to ciekawe wyzwanie. Płyta miała premierę w styczniu, aktualnie jest dostępna w serwisach streamingowych. Pieśni będzie można także usłyszeć w trakcie wtorkowego koncertu, który będzie dostępny na YouTubie Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Echo 24, Oliwia Stasiak.